Od dawna nikt tak nie zmusił rekordzistów do wysiłku w defensywie jak właśnie lider z Polkowic. No dokładnie. Siódmy mecz w tej rundzie. Myślę, że najlepszy przeciwnik, z jakim graliśmy. No nieprzypadkowo Górnik zajmuje pozycję lidera. Myślę, że z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że na 90% już jest w wyższej lidze. No był to na pewno ciężki mecz. Walczyliśmy, nabiegaliśmy się. Trudny mecz na pewno. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy się pokusić o jakieś punkty. Natomiast szkoda, bo te bramki straciliśmy po własnych błędach, nie po jakichś koronkowych akcjach. Natomiast na początku tych akcji były nasze błędy i tego żal. Natomiast, jak mówię, no zdecydowanie najsilniejszy przeciwnik do tej pory. A więcej niż na punkt chyba jednak nie można tu było dzisiaj liczyć. No tak, na pewno stroną dominującą był Górnik Polkowice. Myśmy się bronili, próbowaliśmy wyprowadzać jakieś kontrataki. No mimo wszystko oddaliśmy dzisiaj mało strzałów, nie zagrażaliśmy jakoś bardzo bramce przeciwnika, więc trudno liczyć, żeby zdobyć 3 punkty w takim meczu. Natomiast wiadomo, piłka jest nieobliczalna i przy wyniku 0-0 różnie to się mogło potoczyć i przy odrobinie szczęścia też można było ten mecz wygrać. Pozytywy to na pewno postawa w bramce Bartka Kucharskiego oraz dwójki środkowych obrońców. No tak, dużo jest pozytywów. Po każdym meczu są pozytywy i jakieś tam błędy. Na pewno Bartek obronił karnego, pewny punkt, dlatego gdzieś tam zajmuje tą pozycję, bo wygląda bardzo dobrze i na treningach, i w meczach. Środek obrony tak samo, ale myślę, że wszyscy dzisiaj zasługują mimo porażki. Trudno chwalić drużynę mimo porażki, natomiast myślę, że to był taki mecz, że każdy dał z siebie maksa i trudno do kogokolwiek mieć o coś pretensje. Świąteczny reset przed trenerem, przed zespołem i pucharową przygodę na Śląsku czas rozpocząć. No tak, we środę jedziemy na Puchar Polski, później jedziemy do Dzierżoniowa. Teraz będzie tego grania jeszcze więcej. Praktycznie systemem środa-sobota, bardzo dużo grania. Zaczniemy od meczu za klasową drużyną w Pucharze, natomiast potem znowu poprzeczka pójdzie w górę, bo te ligowe mecze na pewno są dużo mocniejsze.